wraca na ring Mariusz 2 i Dariusz Michalczewski ostatnio bardzo go skrytykował, powiedział, że on już tak naprawdę jest skończonym bokserem, skrytykował to, że będzie jeździł na sparingi do Heja, być może do Powietkina, i że tak naprawdę to już jest tylko takie... Jak pan ocenia w ogóle, czy znaczy... Wag jest w stanie poprzez takie sparingi, czy to jest tylko dla pieniędzy, czy on rzeczywiście może szybciej dojść do formy po tej... Nie, no myślę, że sparując z najlepszymi na pewno będzie się czegoś uczył, bo prawda jest taka, że nawet jeśli kiedy przygotowywał się do walki z Kliczko, no to ci sparing partnerzy, którym płacił, to byli naprawdę marni i to jest jeden z powodów, że wypadł w tej walce tak jak wypadł, czyli ci po prostu... No nigdy, no tak naprawdę oprócz odporności na ciosy i charakteru to nic nie pokazał. Bo po prostu sparing partnerzy byli nie tego wzrostu, nie z taką szybkością i tak dalej, i tak dalej. I takie sparingi z Hajem, czy ewentualnie później z Powietkinem na pewno są zdobywaniem doświadczenia. Także myślę, że Mariusz wróci do wielkich walk. Choć moim zdaniem, no to szczerze powiedziawszy, to uważam, że tak jak Mariusza parę razy spotykałem, że ten rok zawieszenia to trochę zmarnował. No, w sensie takim, że wiedział, że przez rok nie będzie boksował, mógł ten rok poświęcić czy na przygotowanie fizyczne, kondycyjno-siłowe i w tej chwili też by startował jakby z innego pułapu. I mógł jeździć na sparingi, choćby po to właśnie, żeby przez ten rok ten kontakt z boksem na najwyższym poziomie nie był urwany. Więc, no a też no, nie jest to chłopak, który ma 20 lat, tak? Więc rok w to czy we w to czyni różnicę. Więc osobiście uważam, że to, że teraz pojedzie na sparingi, to może mu tylko pomóc i w żaden sposób go nie dyskredytuje jako czołówkę wagi ciężkiej. Natomiast no, co z nim będzie, no to dopiero zobaczymy. Właśnie, uważa pan, że Diablo Włodarczyk miałby jakiekolwiek szanse w wadze ciężkiej? No wiadomo, Kliczkowie są nie do ruszenia, ale... I tak i nie. Bo na pewno no, to co ma Diablo, to raz, że szczelna obrona, dwa, że potężne uderzenie i na pewno są to atuty, które wziąłby ze sobą do wagi ciężkiej. No, z drugiej strony no, prawda jest taka, że no, nie ma warunków na to, nawet na wagę lekko ciężką nie są to jakieś tam warunki rewelacyjne, więc wadze ciężkiej będą marne i zawodnicy będą dużo więksi, dużo silniejsi i jak będą bić w gardę Diabla Włodarczyka, to może akurat będą w stanie tą gardę rozbić. W lekko ciężkiej dawał sobie z tym radę. Więc myślę, że na pewno no, z czołówką będzie miał bardzo ciężko. Bo to jednak w dzisiejszych czasach ta czołówka to są przede wszystkim zawodnicy dwumetrowi. No, a w każdym razie grubo, ponad 1,90 m. I tutaj Diablo, który ma chyba z 1,87 m czy 8 m, no wypada raczej marnie i nie sądzę, nie jest też demonem szybkości, więc i, no nie jest Mike Tyson, który błyskawicznie skracał dystans i trafiał lewym sierpowym. Diablo ma bardzo ciężkie ręce, ale raczej jest to pięściarz wolny i w tej wadze ciężkiej też szybkością nie będzie błyszczał. Tak realnie, byłby sens zestawiania jego z Adamkiem, czy to chodziłoby tylko o pieniądze? Byłby, że to jest ciekawe, to by była ciekawa walka, w której Diablo na pewno nie byłby skazany na pożarcie, bo podobne warunki fizyczne. Adamek jest szybszy, ma w wadze ciężkiej dużo więcej doświadczenia, natomiast Diablo mocniej bije. I ponieważ no, w tych walkach po Kliczce Adamek mi specjalnie nie zaimponował. I daje się trafić, w związku z tym Diablo nie jest na skazanej pozycji, a przy okazji zarobiliby na pewno na polskie warunki ogromne pieniądze.